Who Wants to Live Forever, wersja z roku 1997. To była piosenka grupy Queen, ale w wersji Sarah Brightman z płyty Timeless. A ja już witam, bardzo mi miło, w studiu TV Disco Małgorzata Walewska. Dzień dobry Państwu, cześć Paweł. Witam, śpiewaczka operowa, osoba śpiewająca od wielu lat, śpiewająca klasycznie, tak, ale mająca również przygody z muzyką popularną, niejednokrotnie. Ale chciałem do tej klasyki od początku nawiązać. Wiele osób, które wiedziały, że będziemy rozmawiać, pytały, jak to jest z wykonawcami muzyki klasycznej? W jaki sposób traktują muzykę popularną? Czy jest ona traktowana jako muzyka gorsza, jako muzyka, która jest mniej potrzebna, która ma mniejszą wartość, czy jest to muzyka, do której warto jest sięgać? Ja dopiero uzmysłowiłam sobie, jak wielka różnica jest między śpiewaniem klasycznym a śpiewaniem popowym w momencie, kiedy sama jakby doświadczyłam tego doświadczenia. I to było w momencie, kiedy zdałam maturę. Pamiętam dokładnie ten moment, jak trzymałam maturę w ręku i się zastanawiałam, co ja bym tak naprawdę chciała w życiu robić. I ponieważ od dziecka śpiewałam, zawsze śpiewałam piosenki dla dzieci, śpiewałam na koloniach z gitarą i jakby piosenka popularna, tak zwana popowa, nie była mi obca, to stwierdziłam, że chcę śpiewać całe życie i wtedy wpadłam na genialny pomysł, bo jeszcze chciałam być aktorką, że właściwie opera jest idealnym połączeniem dwóch moich największych pasji. A ponieważ opera, nie byłam wielkim fanem, ale nie przeszkadzała mi w życiu, ponieważ moja mama lubiła operę, więc jak leciało w radiu jakieś arie operowe, to mama chętnie słuchała, a ja też słuchałam, bo mi się podobało. Nie to, żebym była jakimś fanem, który to śledzi. Miałam parę płyt takich klasycznych, płytę Jana Kiepury, płytę Violetty Villas, której w tej chwili z punktu widzenia mojej wiedzy nie sklasyfikowałabym jednoznacznie jako śpiewaczkę klasyczną, natomiast wtedy mi się wydawało, że to jest śpiew operowy. I Bogna Sokorska, Słowik Warszawy, taki tytuł miała ta płyta, której słuchałam w kółko. Fantastyczna już naprawdę śpiewaczka operowa z koloraturową biegłością. I to było marzenie, w tym kierunku chciałam iść. Ja chciałem jeszcze wrócić do tego, że czy rzeczywiście są na przykład jacyś wykonawcy z muzyki rozrywkowej, ogólnie tak nazywanej, którzy są szanowani wśród wykonawców klasycznych. Ale ja myślę, że w ogóle wszyscy są szanowani, dlatego że jest to kwestia szacunku do człowieka. Oczywiście jest kwestia tego, że jeden umie więcej, drugi umie mniej. Na przykład Freddie Mercury, o którym tutaj wspomniałeś, był fantastycznym, wykształconym śpiewakiem. Śpiewakiem i piosenkarzem. Więc on właśnie jest przykładem takiego człowieka, który mając klasyczne wykształcenie, umiał używać go do swojego popowego repertuaru. Tak. I takim kolejnym człowiekiem jest Whitney Houston była. No Whitney Houston, która też doskonale przecież operowała głosem. Barbara Streisand. Także takich przykładów jest jak najwięcej. Ja tutaj mówię o ludziach, którzy śpiewają w sposób taki ekspresyjny i bardzo dynamiczny, bo jest przecież mnóstwo znakomitych piosenkarzy, którzy w ogóle nie sięgają tak daleko, jeżeli chodzi o umiejętności wokalne, tylko poruszają się w charakterze słowa. Ja na przykład uważam, że doskonałą piosenkarką jest Krystyna Janda, która tak naprawdę nie umie śpiewać, natomiast jej śpiewanie polega na wyrazie artystycznym. Jeżeli Państwo nie byli na Białej Bluzce, to należy iść i zobaczyć. Krystyna też śpiewa przedstawienie o pani Jenkins, która nie umiała śpiewać. No i wiem, że to ją kosztuje bardzo dużo, bo śpiewać, nie umiejąc śpiewać, to jest wielkie zagrożenie dla swojego zdrowia, dla strun. To są guzki na strunach i to są choroby, które mogą się skończyć źle. W 2001 roku na ekrany kin w Polsce wszedł film Quo Vadis. Była ścieżka dźwiękowa i na tej ścieżce pokazała się piosenka Do Wywaj. Tak, no i tak muszę coś wam powiedzieć. No to jeśli. Fantastyczne było to, że właśnie wiele ludzi mnie pytało, jak udział w filmie Quo Vadis wpłynął na pani życie. Proszę Państwa, wcale nie wpłynął, bo ja tam w ogóle nie stałam na planie. Nagraliśmy w studiu ten cały teledysk. To było fantastyczne przeżycie. Ja akurat przyjechałam z Finlandii z przedstawień i miałam tylko parę godzin na to, żeby zrobić ten teledysk i musiałam wracać z powrotem.
Reżyserem tego teledysku, to jest bardzo ważne, był Michaś Marczak. Mówię Michaś, dlatego że on miał wtedy 17 lat, proszę Państwa. W tej chwili już jest dorosłym mężczyzną i robi filmy dokumentalne. I teraz dosyć głośny, taki kontrowersyjny film Fuck for Forest, to był właśnie jego autorstwa. I to jest film dokumentarny o tym, jak ludzie kręcą filmy pornograficzne po to, żeby zarobić pieniądze na ochronę lasów tropikalnych. Także fantastyczny pomysł. I to jest wszystko, to jest dokument, więc ktoś faktycznie taki pomysł miał. Prawda. No ale tamten Michaś właśnie jeszcze był bardzo początkującym, choć już bardzo utalentowanym reżyserem. Cały ten teledysk nagraliśmy we wnętrzu Pałacu Kultury i Nauki. Także nie widzieliśmy tego Rzymu w ogóle ani z bliska, ani z daleka. Potem dopiero na promocji u papieża widzieliśmy. I było tam dużo różnych ciekawych przeżyć, tak zdradzę Państwu kulisy. Na przykład pierwsza scena, kiedy wychodzę zza takiej wielkiej kotary. Ta kotara była umocowana na takim żelaznym sztankiecie. Między dwiema kolumnami i właśnie zwisały te ciężkie kotary, je tam trzeba było odsuwać, zasuwać, byli ludzie, którzy się tym zajmowali. No ale umocowanie tej kotary nie było zbyt solidne, więc w pewnym momencie to wszystko spadło z wielkim hukiem, na szczęście nikogo nie trafiło. No więc mieliśmy różne takie atrakcje i jeszcze jedna była atrakcja. Na samym końcu śpiewam, podnoszę twarz do góry i płatki kwiatów lecą mi na twarz, bardzo to pięknie wygląda, romantycznie, ale ponieważ ujęcie trzeba było wielokrotnie powtarzać, a kwiatków nie było wiele, więc te kwiatki, które już mi tak spadły, to potem były zamiatane, wkładane do koszyka i znów mi wysypywali te kwiatki na twarz, dlatego ja tam mam taką zmarszczoną czasami minę, bo ten piach też mi leci w oczy razem z tymi trochę pyłu, płatkami. Który tam też między tą tak, ale to kulturalne, bo to z Pałacu Kultury pył, także no w każdym razie dla sztuki są wielkie poświęcenia. Tak. Moi drodzy, przekonajcie się, jak to wyglądało. Teraz będziecie pewnie zupełnie w inny sposób patrzyli na ten teledysk. Dove vai? Małgorzata Walewska z filmu Quo Vadis.